dawno mnie tutaj nie było, ale ostatnio zrobiłam tak genialną rzecz, że pomyślałam, muszę to pokazać. Jakiś czas temu znajoma wrzuciła na grupę do nas przepis na tabletki do zmywarki. I oczywiście zanim się za to zabrałam, to trochę czasu minęło, ale pomyślałam sobie, że tabletki do zmywarki to jest ostatnia rzecz, która w domu jest kupowana, jest chemiczna powiedzmy, nie robię jej sama. No więc w końcu się zebrałam, kupiłam składniki, a składników potrzebnych jest naprawdę niewiele. Kwasek cytrynowy, ja mam tu większą ilość, więc mam przesypany, ale poprosiłam z moją bratową, żeby zmieliła mi ten kwasek, żeby był dosyć miałki. Mamy sodę oczyszczoną, mamy olejek, ja mam akurat miętowy, ale wcześniej używałam lawendowego, to już kwestia gustu. I mamy oczywiście koncentrat z Nature Sunshine, który kiedyś już omawiałam, odsyłam do filmu. Zarąbisty środek, który polecałam i opowiadałam o nim, także teraz już nie będę nic mówić. I teraz tak, przepis będzie oczywiście pod filmem. Potrzebujemy jednej szklanki sody, jednej czwartej szklanki kwasku cytrynowego, 2-3 krople do 5, to już jest maks naprawdę, tego olejku i 1 do 2 łyżek koncentratu. Ja zrobiłam tylko z połowy porcji. Z połowy porcji wyszło mi 12 takich tabletek. To jest moja foremka, bo akurat taką w domu mam, silikonowa forma. No i teraz wsypuję wszystkie te składniki do miski i na początku może Wam się wydawać, że one są takie suche, że tego koncentratu jest naprawdę niewiele, żeby to wszystko, żeby z tego powstała masa. Ale jeżeli będziemy robić w taki sposób parę razy, to złączymy tą łyżkę czy 2 łyżki koncentratu ze sodą i z kwaskiem bez problemu. Chodzi o to, żeby była taki wilgotny proszek. On się nie połączy w jedną masę, on będzie po prostu takim wilgotnym proszkiem. I taki wilgotny proszek nakładamy do naszej foremki. Jaką foremkę macie, takiej foremki użyjecie. No to chwilę zabawy oczywiście, bo musimy ten proszek wsypać i lekko tą łyżką ugnieść. Nie? Resztę wsypujemy obok, żeby nic się nie zmarnowało. I kolejna. I tak robimy, aż wypełnimy tyle dziur, ile mamy tego umieszanego środka. Później przez chwilę one Wam lekko urosną przez sodę, która tutaj jest, ale tylko dosłownie minimalnie. Zostawiamy to na 4 godziny. Stojące gdziekolwiek i po tych 4 godzinach wypluwamy, silikon wypluje nam piękne, gotowe tabletki do zmywarki. No one nie są jakieś piękne jak na wystawę, bo to był drugi raz dopiero jak to robiłam, ale dojdę do wprawy i będą idealne. Wczoraj dałam to mojej znajomej i druga znajoma też to robiła i obydwie stwierdziły, że jest wszystko idealnie domyte, jedna taka tabletka. Nie wspomnę Wam o tym, że koszt będzie naprawdę minimalny, bo chociaż koncentrat z tego wszystkiego, olejek też, coś są warte powiedzmy, to jeżeli użyjemy tylko jednej łyżki i wychodzi z tej jednej łyżki wychodzi 12 tabletek, to jest koszt zerowy. Więc, no i mamy oczywiście czyste sumienie, że nie używamy chemii, tak? Więc polecam Wam bardzo serdecznie i to zajmuje, nie wiem, 5 minut pracy, a potem już mamy gotowca i zadowolenie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.